Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 28. Ucieczka Jakuba do Haranu jest głównym tematem tego rozdziału 28 z pierwszej księgi Mojżeszowej. Możemy zauważyć, że Jakub znajduje się tutaj w szkole Bożej i chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do podróży Jakuba, który z dala od rodzinnego domu Tuła się samotnie po ziemi. To właśnie tutaj znajdujemy początek cudownych dróg Boga z Jakubem. Podczas gdy Jakub z jednej strony zaczyna rządzić gorzkie owoce swojego postępowania względem Ezawa, z drugiej widzimy, jak Bóg nieustannie unosi się ponad wszelkie słabości i głupotę swego sługi i w swoich drogach z nim przejawia nieograniczoną łaskę. I bezgraniczną mądrość. Bóg zawsze wypełni swoje plany, nawet jeśli przy użyciu różnych środków. Jeśli jednak dziecko Boże w swojej niecierpliwości i niewierze próbuje ujść przed sprawiedliwymi wychowawczymi drogami Boga, może być pewne, że będzie musiało przejść przez bolesne doświadczenia i odczuć na sobie jego karcącą dłoń. Tak było w przypadku Jakuba, nie musiałby uciekać do Haranu, gdyby pozwolił Bogu, by sam zajął się jego sprawą. Bóg rozprawiłby się z Ezawem, a Jakubowi wręczyłby przeznaczony dla niego dział. Sam Jakub zaś odczułby spokój i pokój płynący z całkowitego podporządkowania się woli Bożej, i oddania w Jego przemożną dłoń. Właśnie w tym punkcie wciąż na nowo wychodzi na jaw niebywała słabość naszych serc. Wolimy sami coś przedsięwziąć zamiast milczeniu i cichym zaufaniu, uchwycić się mocnej ręki Bożej i przez takie nasze działanie powstrzymujemy Boga przed użyciem jego łaski i mocy, nam, ku dobremu. Przestańcie lub Odstąpcie i poznajcie, że ja Bóg, tak mówi księga Psalmów, Psalm 46, werset 11. To rozkaz, względem którego potrafimy okazać posłuszeństwo tylko wtedy, gdy czynna jest w nas moc łaski. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A jaki będzie tego skutek? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Tak uczy nas Słowo Boże zapisane w liście do Filipian. Rozdział czwarty, wersety 5 do siódmego. Podczas gdy zmuszeni jesteśmy rządzić owoce naszych dróg, naszej niecierpliwości i niewiary, Bóg w swojej łasce posługuje się naszą słabością i głupotą, aby darować nam głębsze zrozumienie Jego delikatnej łaski i doskonałej mądrości. Nie chcąc w żaden sposób usprawiedliwiać niecierpliwości i niewiary, musimy jednak przyznać, że w ten sposób wychodzi na jaw zadziwiająca dobroć naszego Boga, co stanowi pociechę dla naszych serc, nawet wtedy, gdy z powodu naszych własnych błędów musimy iść przez niełatwe okoliczności. Bóg stoi ponad wszystkim i jest to szczególny przywilej, gdy możemy oglądać, jak zło obraca się w dobro i jak z samego pożeracza wychodzi żer a z mocnego słodycz, jak to mówi Księga Sędziów, 14 rozdział, 14 werset. Choć jest prawdą, choć prawdą jest zatem, że z powodu swojej niecierpliwości i oszustwa zmuszony był żyć na wygnaniu, to jednocześnie prawdą jest również, że nie poznałby nigdy znaczenia Betelu. W tłumaczeniu Betel znaczy Dom Boży. Gdyby Jakub pozostał pod dachem ojcowskiego domu, na każdym etapie historii Jakuba widzimy obie te strony. Ta sama głupota, która wypędziła go z domu Ojca, zaprowadziła go przed cudowne prowadzenie Boże na miejsce, gdzie mógł posmakować błogość i uroczystą atmosferę, otaczające dom Boży. Ta sama głupota, która wypędziła Jakuba z domu Ojca, zaprowadziła Jakuba przed Cudowne prowadzenie Boże, przez cudowne prowadzenie Boże na miejsce, gdzie mógł posmakować błogości i uroczystej atmosfery otaczających Dom Boży. I ten Dom Boży, czyli Betel. Betel, Dom Boży. Jakub zaś wyruszył z BR-szeby er i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. Tak uczy nas pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 28, wersety od 10 do 11. Naszym oczom jawi się Jakub, bezdomny uciekinier. Położenie, w jakim się znalazł, jest znakomitym punktem wyjściowym dla Boga, by stanął na jego drodze i objawił mu swoje zamysły łas łaski i chwały. Nic nie mogłoby chyba bardziej dobitnie wyrażać nicości i niemocy człowieka. Jak sytuacja, w jakiej znajdujemy w tym 28. rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej Jakuba. Jakub leży pod gołym niebem, dręczony bezsennością, a za poduszkę służy Jakubowi kamień. I śniło się Jakubowi, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgnął, sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży, a Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch Ziemi, i rozprzestrzenisz się na zachód, i na wschód, i na północ, i na południe. I będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto ja jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. Tak mówi Słowo Boże. Zapisane pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 28 wersety od 12 do 15. Doprawdy nic innego jak tylko łaska i chwała ustawiona na ziemi drabina oczywiście nasuwa nam mimowolnie myśli o objawieniu łaski Bożej w osobie i dziele Syna. To właśnie na ziemi dokonał on cudownego dzieła które stało się mocnym i wiecznym fundamentem wszelkich zamysłów Boga odnośnie do Izraela, Kościoła i świata. To właśnie Ziemia stanowi scenę, na której żył Jezus, na której działał i umarł, aby przez swą śmierć usunąć z drogi wszystko, co uniemożliwiało obdarzenie człowieka pełnią błogosławieństw. Szczyt drabiny sięgał nieba, Stanowiła ona swego rodzaju pomost pomiędzy niebem a ziemią, a słowa po niej zaś wstępowali i wstępowali aniołowie Boży, dają nam piękny i trafny obraz tego, w którym Bóg wstąpił w dół ludzkiej nędzy, zstąpił w dół ludzkiej nędzy i w którym przeniósł człowieka na zawsze do swej cudownej obecności. Bóg podjął wszelkie niezbędne środki do wypełnienia swoich planów. I tu przed oczami staje nam nieograniczona łaska Boża, o czym zresztą czytamy w proroku Ozeaszu, który daje nam nieco bliższy wgląd w czas, w którym zobrazowane w drabinie Jakuba wydarzenia stały się rzeczywistością i staną się rzeczywistością. Ozeasz pisze, Owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazami ziemi, a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie i zaręczę cię z sobą na wieki, zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania, i zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana, Owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają jezreela i zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nie ludu, Ty jesteś moim ludem. A on powie, Boże mój. Tak jest napisane w księdze Ozeasza, drugi rozdział 20 do 25 wersetu. Również słowa Pana wypowiedziane w Ewangelii według Jana, pierwszy rozdział 51 werset. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam. Ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego, odnoszą się do widzenia sennego Jakuba. Sam Jakub gdy śnił, to jest właśnie taka sytuacja. Sen Jakuba jest w tej pierwszej linii cudownym objawieniem łaski Bożej względem Izraela. Poznaliśmy już coś nieco z prawdziwego charakteru Jakuba i możemy zauważyć, że łaska była jedyną drogą, na której mógł dostąpić błogosławieństwa. Ani z racji urodzenia, ani też z racji swego charakteru nie mógłby podnosić żadnych roszczeń. Jeżeli nie weźmie się pod uwagę suwerenności Boga, można by stwierdzić, że Ezaf mógłby oprzeć swoje roszczenia zarówno na podstawie swego urodzenia, jak i swego naturalnego charakteru. Tutaj Jakub nie miał się czym wykazać, jeśli zatem Ezaf mógł podnieść jakiekolwiek roszczenia jedynie na koszt suwerenności Bożej, to Jakub właśnie Jedynie na podstawie tej suwerenności mógł otrzymać swoje błogosławieństwo. Na podstawie swoich naturalnych cech nie mógł rościć sobie prawa do czegokolwiek, więc pozostało mu jedynie oprzeć się na wolnej i nieograniczonej łasce Boga. Objawienie, jakie Bóg dał tutaj swemu słudze, mówi dlatego tylko o tym, co sam on, Pan uczyni. I czytamy przecież w Słowie Bożym Jam jest Pan, ja dam, ja mi jest z Tobą, ja będę Cię strzegł. Ja przywiodę Cię z powrotem, ja nie opuszczam cię dopóki, ja nie uczynię tego, co ja ci przyrzekłem. Wszystkie obietnice mają swoje źródło w Bogu i to bez jakiegokolwiek warunku, bo gdzie łaska przejmuje ster. Nie ma mowy o żadnym jeśli lub ale. Tam, gdzie mamy do czynienia z jeśli, nie możemy mówić o panowaniu łaski. Niewątpliwie Bóg może postawić człowieka na stanowisku odpowiedzialności, zwracając się do niego z warunkiem jeśli, ponieważ śpiący na kamiennej poduszce Jakub nie znajdował się na stanowisku odpowiedzialności, lecz w głębokiej bezradności i słabości, dlatego też był w stanie przyjąć objawienie obficie, obfitej i bezwarunkowej łaski. Możemy poczytywać sobie to za wielkie błogosławieństwo, że my również znajdujemy się na stanowisku, gdzie jedynie Bóg jest naszym oparciem i że każde autentyczne błogosławieństwo i prawdziwa radość, które stały się naszym udziałem, mają swoje źródło w samym Bogu. W samym Bogu, Jego suwerennych prawach i w Jego niezgłębionej istocie. Zgodnie z tym, nieopisaną stratą jest dla człowieka stanie na obranym przez siebie samego gruncie, gdyż do takiego Bóg musi zwrócić się na gruncie odpowiedzialności, a wtedy wszystko jest stracone. Jakub znajdował się w tak smutnym stanie, że jedynie Bóg mógł coś dla niego zrobić. Zauważmy, że to właśnie z braku dogłębnego poznania tej zasadniczej prawdy, wciąż na nowo popadał w trudności i tarapaty. Tak właśnie było z Jakubem. Owoc zrodzony w obecności Bożej stał się tutaj przedmiotem tego. Co możemy dalej zobaczyć w tym rozdziale? Objawienie Bożej Istoty, a nasze ufne spoczęcie w tym objawieniu, to jeszcze dwie różne rzeczy. Bóg objawił się Jakubowi w nieskończonej łasce, ale zaledwie ten obudził się ze snu, gdy Jakub obudził się ze snu, a już pokazał swój prawdziwy charakter i udowodnił, w jakim, w jak nikłym stopniu. Znał rzeczywistość tego, który dopiero co objawił się mu w tak cudowny sposób. Zdjęty trwogą rzek. O jakim lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Tak czytamy pierwszej księdze Mojżeszowej 28, 17. Jakub nie czuł się dobrze w obecności Bożej i tak jest zawsze, dopóki nasze serce nie zostanie całkowicie skruszone, a my sami nie wyzbędziemy się do reszty naszego własnego ja. Bóg chętnie przebywa u skruszonego serca, a skruszone serce jest szczęśliwe w bliskości Bożej. Serce Jakuba nie zaszło jeszcze tak daleko. Nie nauczył się jeszcze Niczym małe dziecko spoczywać doskonałej miłości tego, który powiedział, Jakuba umiłowałem. Tak czytamy w Księdze Malachiasza 1:2 oraz w liście do Rzymian 9:13. Doskonała miłość usuwa wszelki strach, uczy nas pierwszy list Jana 4, 18. Kto nie rozpoznał tej miłości, będzie przejawiał strach i czuł się nieswojo w obecności Boga. Dom i obecność Boże, Boża, obecność nie napawają lękiem duszy, która zna miłość Bożą, która objawiła się w pełni w doskonałej ofierze Chrystusa. Dusza taka może powiedzieć Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej, tak jak czytamy w Psalmie 26, werset 8. Oraz o jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia Mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego albo szukać Go w świątyni Jego, tak jak czytamy w księdze. Psalmu w Psalmie 27 wersecie 4 i dalej. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga Żywego. Gdy serce umocnione jest w poznaniu Boga, będzie miłowało Dom Boży, niezależnie od jego charakteru i formy, jaką może przyjmować w różnych okresach. Czy to będzie Betel, świątynia w Jerozolimie, czy Kościół Boży składający się z wszystkich prawdziwych wierzących, wespół zbudowanych na mieszkanie Boże w Duchu, co czytamy w liście do Efezjan, drugi rozdział, 22, werset. Wyobrażenie, jakie Jakub miał o Bogu i jego domu, było w tamtym czasie jeszcze dalece zniekształcone i niewyraźne, przymierze, jakie zawiera. Pod koniec rozdziału 28, pierwszej księgi mojżeszowej z Bogiem jest typowe dla niego i zdradza, w jakim nikłym stopniu znał wówczas prawdziwy charakter Boga. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu Ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał, dokładnie dziesięcinę. To jest pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział od 20 do 22 wersetu. Zwróćmy uwagę na słowa Jakuba, który mówi: Jeżeli Bóg będzie ze mną, Dopiero co Bóg z naciskiem powiedział, a oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię. Pomimo tego zapewnienia Jakub nie potrafi unieść się ponad swoje jeżeli i w obliczu dobroci Bożej mieć wyższe myśli niż te, które dotyczą ubrania i chleba. Są to myśli człowieka, który dopiero co oglądał cudowne widzenie o sięgającej do nieba drabinie, u której szczytu stał sam pan i obiecywał mu niezliczone potomstwo oraz wieczne dziedzictwo. Jakub nie był w stanie pojąć pełni i realności myśli Bożych, które dla niego były czymś odległym. Abstrakcyjnym. Nie żył Boga swą własną miarą i dlatego tak bardzo się mylił. Wciąż jeszcze nie zerwał ze swoją własną siłą, co nie pozwalało mu na to, by wreszcie rozpoczął z Bogiem. A jak z tobą jest, drogi przyjacielu, czy uwierzyłeś już w Pana Jezusa Chrystusa i masz życie wieczne? Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a przestań wierzyć sobie. Uwierz w pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Niech Bóg ci błogosławi, trzymaj się łaski.